w ręku, to profesor Romer miał złe zdanie o Przemyślu i nie chciał z nimi współpracować. Między Bogiem a prawdą to przez ten Przemysł popełnił samobójstwo. Przemysł socjalistyczny. A może właśnie zły Przemysł był wówczas? Jeśli on jakiś chciał, jak nie, to go nie. Tak, tak, tak. I po prostu i wtedy, kiedy profesor poprosił o pomoc Przemysł, o zorganizowanie w 1968 roku konferencji w Zakopanem, Międzynarodowej Konferencji Kongresu Fotograficznego. Wiemy, co było w 1968 roku, inwazja na Czechosłowację, ale to było wcześniej, rok wcześniej. Przemysł odmówił pomocy profesorowi. Profesor tego ciśnienia nie wytrzymał i prawdopodobnie to była przyczyna tego właśnie zamachu na własne życie. A profesor Zaleski, ówczesny doktor Zaleski, współpracował ściśle w tym zakresie z profesorem Romerem. Otrzymał od niego ostatnie dyspozycje, wysłanie listów, zaproszeń i tak dalej. Na drugi dzień już profesor nie żył. No ale ten kongres został zorganizowany. Może właśnie wtedy to był jakiś taka pomoc, jakiś opamiętanie tego Przemysłu, że do tego kongresu doszło, w którym było mało uczestników z Zachodu, ale był Czybisow, który żył prawie 100 lat, radziecki, rosyjski uczony. Kotabiński był? Kotabiński był na tym kongresie? Nie sądzę. Mamy zdjęcie w zakładzie, ale tam są osoby nierozpoznane, ja nic nie wiem. Ale był Frizer, który został przez ruskich zdybany i całą chyba do lat 50. pracował na rzecz sowieckiego przemysłu fotochemicznego i paru innych osób, paru innych osobistości. Ale co chcę powiedzieć, może właśnie te doświadczenia spowodowały, że profesor miał doskonały kontakt z Przemysłem i z warszawskim, i z bydgoskimi zakładami fotochemicznymi. Być może, że to za pośrednictwem naszych absolwentów, bo przecież nasz zakład kształcił na poziomie wyższym w zakresie chemii i technologii materiałów światłoczułych. I to byli profesora absolwenci, czy Markowskiego absolwenci, czyli to byli młodzi ludzie, którzy zajmowali wtedy znaczące stanowiska w zakładzie. Dostawaliśmy różne technologiczne wyzwania, zlecenia z Przemysłu, gdzie na przykład była opracowana technologia papierów fotograficznych, która była no, niezwykle postępowa. Byliśmy wyróżniani, te wyróżnienia w konkursach MOT-u i tak dalej wiszą u nas gdzieś tam na ścianach w zakładzie. Ale to jest właśnie zasługa dobrej współpracy. Profesor Zaleski miał bardzo dobrego współpracownika laboratoryjnego. Była nim jego absolwentka świętej pamięci Janina Węglińska-Flis, która była przewodniczącą koła przyjaciół Lwowa, mocno zaangażowana w tą działalność, która miała z profesorem takie porozumienie na najwyższym poziomie. Profesor koncepcyjnie pracował, przychodził do Janki i tam parę słów rzucił, coś na kartce napisał, Janka wchodziła do ciemni i rozwiązywała zadanie. I całe technologie tak właśnie powstawały, opracowania, know-how takie, gdzie było wszystko napisane dokładnie jak Przemysł ma postępować. I tych osiągnięć było znacząco dużo. Profesor ani w jednej, ani w drugiej książce nie wspomina o tych osiągnięciach naukowych. Ja może wiem dlaczego, bo napisał w 2000 roku takie przesłanie na nowy wiek. Nie wiem, czy wy znacie to przesłanie. Bo ja dostałem, czyli kilkustronicowe takie opracowanie, w którym jest znacząca taka wypowiedź jedna. No to było na ten moment, jak jest potrzebna emeryturę. I tam było napisane tak, kto kim jest, to poznasz, jak odejdziesz na emeryturę. Takie przesłanie. Ale... Tak? Ja parę słów na temat książki. No to ja się